I przywitam wszystkich bardzo gorąco na konkursie Przebraj Halloween, organizowanym przez Buraka i Bodziaka. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. A czemu Burak bierze udział w konkursie? Przecież tak nie może wygrać. No to ci tam ten, usuniesz go potem. Dobra. Nie będziemy brać go pod uwagę. I teraz tak, do góry po prawej stronie masz strzałeczkę i możesz pokazać, kto jeszcze bierze udział. Tak. No mamy to dużo się... zawodników, nie? Bocian, Cekary, Dworec, to trzeba było zgłoszenia, a teraz już nie można. Johnny, Cracker, tak. Ząbek, Burak, Potrek, Coulson, Santinbot, Szymura, jest kurde Szyszka, Bodziak, Wawer, Brunek, Jacob, Kamyk, no, sam... Kolec, Krasnoki, Kuba, Fracek, Fikuś i Kłebo, Dawidus, Marek, Obciągarek i Agarek, co? Aha, obciągary. Fandango, Kurz. I król Twitcha, okej, okay, dobra. Tak, ale król Twitcha zostawmy sobie na koniec. No dobra. No i zwycięzcy tam na razie i tak nic nie będzie. To możesz sobie teraz cofnąć na sam początek, gdzie jest Bocian. Jestem na samym początku. I kliknij Bociana. Klikam w Bociana, moi drodzy. O kurde, nie wierzę. To będzie działać? No powinno. O nie. I masz teraz na dole taki suwaczek? Moi drodzy, to jest grubo, nie? Tak, Bocian, tak wygląda Bocian naprawdę. Ale nie spodziewacie się tego, przebrał się za ducha. Przebrał się za ducha i straszy tutaj. Ale czy przestraszy czat, czy przestraszy widzów, to się zaraz okaże, bo mamy głosowanie, tak? Tak, i teraz jak klikniesz głosowanie, to jest niecałe 30 sekund i ta dynia zniknie. W tym czasie będzie okay. Się pokazywało... To daje uruchom głosowanie. Ale... I nie klikaj drugi raz, bo przeskoczy do kolejnego głosowania, więc tylko upewnij się, kliknąłem raz. I dynia odlicza. O kurde, ale to jest profesjonalne. Ale oni już głosują? Tak. To muszą klikać wykrzyknik tak, wykrzyknik nie? Tak. To kurde ludzie, no. A da się to powtórzyć jeszcze? Można. Kurde. O, nie wierzę, to daje rady. Kurde, liczy się. A czemu ten bot nic... Kurde, nie mogę pić herbaty. A piwko sobie przygotowałem. To za chwilkę możesz. Dobra, moi drodzy. O, i teraz mój bot powiedział, że koniec głosowania. Tak, no. Ale on napisał coś na czacie? Czemu ty mu tu autki nie dajesz, żeby on miał prawa wszystkie? Jak? No, bo wystarczy, że on czyta. No niby wystarczy, ale mógłby też coś napisać. No to pisze, dzisiaj... zobacz, jest, napisał teraz koniec głosowania do góry. A jak się on nazywa? Prze... Bot pana Johna Ząbka. Nie wierzę, to jest zbyt profesjonalne. No kurde, siedziałem trochę. Dobra, moi drodzy. No to mamy. I co teraz? Kolejny kostium klikam? Tak, kliknij. No. I czekaj. I prezentuję i kolejny tak. Kostium. Tak? Tak, może. Cekary, Szkieletor, to jest przed przebraniem. Ale tu, moi drodzy, przebrał się za Szkieletora. O, powiem wam, że ciekawe. Widać nawet... No, malowanie. Tutaj wchodzi w grę malowanie i trochę taki kostium też na ciało jest. Nie? Pokazuję. Siema, Saju. No, widzicie. Dobra, to uruchamiam głosowanie. Pamiętajcie, wykrzyknik tak, wykrzyknik nie. Komu się podoba, komu się nie podoba. Bo to później liczy procenty, tak? Tak, to później liczy procenty tak do nie. No. Liczy procenty po prostu, kto więcej procent miał na tak, a mniej na nie. Chodzi o to, że jak już będzie na streamie 10 tysięcy widzów, to żeby wiadomo, że wtedy będzie ktoś miał więcej głosów. Ale teraz głosujemy tylko tak, nie. Procent się liczy. Pokazuję jeszcze raz, jak było przed. No, spokojny chłopak z tego, sąsiad. A tu? Kurde, straszny jest kościotrup. Przerażający. Okej. Okay. Głosowanie na szkielet Cekarego dobiegło końca. Co tam Dorota mówi? Co ona tam szepcze? No, może głośno powiedzieć. Nie, bo nie wiem. Bot ci drugi raz wyskoczył. A już mój bot dostał bana w takim razie. To mam mu dać moda?
Nie, on dostał bana od Twitcha, bo cały czas pisze, wiesz, jedno i to samo, głosu i tak nie, i to Twitch wychwytuje. Ale ja mu mogę dać moda i powinno być ten. Tak? Jak się nazywa jego nazwa? Bot pana Johna Ząbka. Mod bot pana nie, czekaj. On kecyk rzucił. No dostał boda, dobra. Kolejny kostium. Dworec. Kostium o nazwie Diabeł. Zobaczmy, jak wygląda prawdziwy diabeł teraz. Pokazuję. Oho! No nieźle się przebrał. To jeszcze go odbanuj. To może ząbek go może odbanować. Patrzcie. Tu kolory kolorowe, tęczowe. Widać, że dworec fajnie. To jak taka małpeczka trochę tutaj. Takie bokobrody. Ale nagle zamienia się w prawdziwego diabła. Przerażające, przerażający kostium. Ale jednocześnie zauważcie, że diabeł ciągle trzyma fason, bo ma koszulę na sobie. Uruchamiam głosowanie. Czekajcie, bo się chce piwka napić. No co wy głosujecie na nie, kurde, jak jest piękne, eleganckie przebranie. O, widać, że nie znacie się na sztuce prawdziwej. A strasznie szybko to głosowanie idzie. O Jezu, ten bot to wylewu dostał. Co się stanęło? Nie wiem, coś mu się porobiło. Dobra. To dobra. A ten bot dalej siedzi na moim programie? Tak. Pan okay. Twój wyczytuje. Dobra, kolejny kostium. O, Johnny Crackers. To jest, za dnia jest zwykłym crackersem. Ale na Halloween jest pizzą. Patrzcie, jakie przebranie, nie poznacie w ogóle. Pizza. Crackers, pizza. Grubo, powiem wam, grubo. Uruchamiam głosowanie w takim razie. A ja mam w ogóle czat na twarzy, ale może to nic. I głosowanie teraz się dokonuje. Nieźle, kurde. Tak się przebrał, że ja bym go nie poznał. Nawet trochę sera wylazło w oczy. Może dlatego, że ma... Admina? Myślisz, w sensie nie admina, tylko tego. Ma moda i co? I myślisz, że teraz może se spamować? Tak, bo on nie powinien spamować, przynajmniej u mnie nie spamował. Więc mi to dziwne jest. Kurde, u mnie działa, wiesz ile razy ja to... Nie, mam. Przynajmniej wszyscy zauważą, wiesz? A przynajmniej wszyscy widzą, że nie... Ty, no ja kurde, pierdzie, co mu się dzieje, nie. Ale opatrz, on to pisze, a on nie pisze do każdego? Nie, no nie, to jest niemożliwe. Nic takiego nie robiłem. Dobra. Przerażające to jest, jak ta muzyka, która leci w tle. Uruchamiam kolejny kostium. O, ząbek, kurde. Zombies Plants vs. Zombie, ząbek, kurde. Ale powiedz, sam rysowałeś, czy Dorota ci rysowała? Które? No, ten pierwszy awatar to ona rysowała, ale ja przerabiałem sam, bo taki był pomysł. Patrzcie. Mówisz taką dziurę w głowie, że ci wypadł ten mózg. No powiem wam nie, tak, to jest ten, co ja jest. Się znam na Plants vs. Zombie, to ja wiem, że pachołek tak właśnie jest na zombim i one lubią mózgi, nie? Jest, widać tu bardzo duże, kurde, podobieństwo, dlatego daję głosowanie. Nie mogę pić w tym stroju. Może o kurde, może ja mam słomkę. Czekajcie sekundę. Niech się skończy głosowanie, ja zaraz wracam. Kurde, mam słomkę. No, powiem ci ząbek, że grubo kurde. Powiedziałbym nawet, że 68% głosów. A to już w procentach się liczy, nie?
Nie, tutaj to patrz jak idealnie. Tak, 68, pan widziałeś, no, widziałeś jak policzyłem? Ktoś tam dobrze napisał, że coraz większy ten spam tego. Ja wiem, właśnie sprawdzam, czemu taki spam wychodzi, ale on nie powinien być. Czemu nie jestem na czerwono na roku, bo myśmy nie zgłosili tego. Dobra. Następne przebranie daję. No ale mówię, przynajmniej wszystko. Burak, no ale nie może organizator brać udziału w tym. Ja nie jestem organizatorem. No nie, no ty jesteś programistą, ale organizator jako burak to nie może wygrać. No tutaj wygrać. Niech wszyscy walną mu na nie i pasuje. Nie, no tak nie róbmy, nie? No jak nie mogę? Burak mówi, że może. Dobra. No a będziemy już kombinować na później. No na razie patrzcie jakie przebranie ma. Moi drodzy, Zorro. To jest klasyczne przebranie balu przebierańców. Powiedzcie mi, kto z was nie był przebrany za Zorro nigdy? Albo czyj wujek, albo tato nie był za Zorro przebrany. Ja byłem. Ja też byłem za Zorro, za Indianina. Uruchamiam głosowanie. Ty, muzyka się skończyła. No. Ty, ale jak... Tak? Jak byłem zaltabowany, to w ogóle głosów jakby tak nagle wszystkie naliczyło w jednym momencie. Wiesz co, bo to jest, wiesz, ta wersja podstawowa Unity i nie można alt-tabować. Takie uroki. Mhm. No, powiem wam, że tu... Ty, ale to zatrzymało głosowanie i wszyscy mogli dłużej jakby głosować. A, to śmieszne. O, oszustwo u Buraka, oczywiście ustawione, bo to Burak organizator, dlatego nigdy nie mogą. No ładny ten Zorro, powiem wam. Taki kurde. Ustaw się work in background i można altabować. Dobra, daję kolejny kostium. Potrek, dynia. No, Potrek, powiem wam, tu awatar ma klasyczny z uśmiechem. Zdjęcie sobie zrobił. Teraz pokażmy, jak się prezentuje. O, widzę, że nawet światło było do zdjęcia przygotowane specjalnie. Ale to nie jest ten sam... To nie jest ten sam awatar, to jest oszustwo. Co to ma być, kurde? Przecież głowa się nie mieści w tej dyni. Uruchamiam głosowanie, to jest coś nie tak. Patrzcie, jak to jest przesunięte. Widać, że to jest fotomontaż. To jest w Paint'cie chyba narysowane. To nie jest zdjęcie. Ja nie weryfikowałem zgłoszeń, tylko je otrzymywałem. A powiedz mi, a umiesz jaki program zrobić z dziewczynami? Z dziewczynami? No, że przesuwasz i są bardziej ubrane i trochę mniej. No jak podrzucisz mi zdjęcie, to ci zrobię zaraz. To Burak musi załatwić foty. Zróbmy konkurs. To Burak, szykuj foty, to zrobimy zaraz konkurs. Dobra. No tu mówię, tu wydaje mi się, że doszło do jakiegoś... moda. Nie doszło do jakiegoś oszustwa, wiecie? Tu doszło do jakiegoś oszustwa. Dajmy następny kostium. Oho, Coulson. Coulson zdjęcie z legitymacji szkolnej wrzucił. I ma przebranie magik. Boję się przesunąć, żeby zobaczyć, co to za magik jest na tym przebraniu. Dobra, daję. O kurde, to jest przecież to czarodziej jest, a nie magik. Ja pierdziele, jaki Harry Potter. Nawet ma rekwizyt w ręce. I to jakie, wiecie, to jest ta laska tego kurde Voldemorta, bo to ja pamiętam, że ona taka była. Uruchamiam głosowanie, no. Powiem wam, że grubo jest, to jest grube przebranie, nie? Głosujcie, bo to jest naprawdę, to widać napracowanie tutaj, kurde. Magik jest niezły. Czy ja już mówiłem o nagrodach? Jedną z nagród, ja mam taką nagrodę, wygrzebałem, sponsoruję ją. Moi drodzy, to jest gra The Crew 2. Ja ją mam w folii, ale wyślę tylko klucz, bo nie chce mi się rozpakowywać. Znaczy, nie chce mi się wysyłać całego pudełka, ale będzie klucz. A do tego Burak ma klucz do
American Truck Simulator. No, pula nagród wynosi co najmniej 150 zł, powiem wam. W tym konkursie. No, powiem wam, że kurde, Coulson. Coulsoner, kurde, pojechał. Dobra, jedziemy dalej. O, Santinbot. A ja nie wiedziałem, że Santinbot ma taki awatar. Czekajcie. Łyczek piwa. The Crew 2 nie można kupić w Biedronce, bo to jest gra nowa. Trochę, nie no, super nowa, ale nowa. Dobra, przesuwam. Strój Stulejozaur. Stulejozaur. Czy wy to widzicie? To jest, widać, że to zostało to przebranie nałożone. Uruchamiam głosowanie. Stulejozaur. Ale zęba nawet ma, widzieliście jakie ma zęba? Grubo. Grubo, no. Jakieś 45% będzie głosów na tak. Podoba mi się, ładnie, ładnie. Dobra. Kolejny zawodnik w naszym konkursie. Kolejny uczestnik, który się zgłosił, to Shimura 26. Jak on z tego awatara zrobił czarodzieja, to ja nawet nie chcę wiedzieć. Znaczy chcę, bo zaraz to zobaczymy i wam zaprezentuję. A bo to jest Shimura, a nie że Szczymura. Okej, dobra. O, coś zepsuł się obraz, czemu? O, i jak klatki dropi. Halo, stream działasz? Mi się tam coś pokazuje. Może to... A nie, już teraz dropi. Coś mi z netem poszło. Poczekaj chwilę, niech się uspokoi. Dobra, już jest hit. Nie, znów coś. Już co zmniejszy bitrate do jakichś, nie wiem, 4000 i tak starczy na konkurs. A nie będzie ryzyka, że coś nam przerwie tak ostro. Może to bot, kurde, daje czadu. Dobra, można, moi drodzy, pokazuję. Tego moda, bo on będzie spał bez przerwy. Czarodziej. Grubo, powiem wam. Daję głosowanie. No, powiem wam, że dużo głosów na tak, tu jest twardy zawodnik. Widać, że tuś ludziom się bardzo podoba. No, nieźle. Może to, ale to na pewno mi, nie no, od bota niemożliwe, żeby mi dropiło, nie? Nie, no przecież. Chociaż... Nie, on nie powinien, bo to on tylko wczytuje ten. Dobra, moi drodzy, następny kostium. O kurde, pierwsza zawodniczka dzisiaj. Szyszka. Szyszka, moi drodzy. Przebrała się w strój, który się nazywa Wiewiórka. Pokazuję.
Co wy na to, co? Dobra, uruchamiam głosowanie. Wiewiórka, kurde, on na takim słowiańskim przykucu jest w ogóle. Uruchamiamy głosowanie. Pokazuję przed. Po. Kurde, taka szyszka. Jezu, pierwszy raz ktoś ma więcej niż 90 głosów. Pierwsze trzy cyfry, moi drodzy. 111 do 34. Przebranie. Jezu, co z tym botem zrobimy? Ściągnąć mu moda? Tak, zabierz mu moda, bo on będzie tak spamował. I tak będzie. Bo on potem na niego slow powinien działać. Później bana dostanie. Trudno. On dobra, ściągnę moda zamkowym botowi. Następny kostium. Bodziak. Kowboja z tego zrobił. Wszyscy jakiś kawałek kamienia. Zobaczmy, jak wygląda kowboj od Bodziaka. Kurde, Bodziak to są łoniaki? Czy to jest prawdziwa broda? Bo się boję trochę. Szczerze, tu jak jajca wygląda teraz. No nic no, jest cowboy. To jest taki nawet w klimatach takiego Red Dead Redemption, nie? Dobra, daję, uruchamiam głosowanie. Głosujcie, tak lub nie. A, on już napisze ten bot, okej. Ile, kiedy robić przerwę, Ząbek? Ile tam jest, kiedy jest jak połowa? Bodziak już powinien być na drugiej stronie, więc jeszcze chyba z 3 będziesz miał, będziesz w połowie. Okay. Dobra, moi drodzy, koniec głosowania. Nie zabrałeś mu moda. Kurde, no jak? A kto komu zabrałem? Mi? Nie, ja mam. Kolcowi. Sprawdzajcie, komu zabrałem moda. Dobra, kolejny kostium. O, Wawer, a to ten milicjant jest przed. Nie, ja nie wiem, jakie tam było. Już wiem. Już wiem, ludzie. To jest Wawer, zabrał, przebrał się za milicjanta, patrzcie. Rozumiecie? Za MO się przebrał. Tą białą pałę ma. To jest zajebiste. Dobra, daję uruchamiam głosowanie. Grubo powiem wam, milicjant leci. Dobra. I przed nami kolejny kostium. A jest to kostium Bunka. I będzie to Frankenstein. Pokazujemy, jak się Bunek przebrał za Frankensteina. No nie wiem, powiem wam, że... To jeszcze ja nie wiem, czy to jest ta sama kula. Nie wiem, czy to jest ta sama kula, kurde. Poddaję to pod wasze głosowanie. Czy to jest ta sama kula, czy to on wziął z internetu to zdjęcie? Że niby się przebrał, a tak naprawdę się wcale nie przebrał. Co ten bot? Coś nie liczy. Ząbek. Co nie liczy? No nie liczy. No widzę, musi że nie liczyć. No nie liczy. A zaaltabowałeś grę? Nie, może bana dostał. Nie mógł bana dostać, to jest niemożliwe. A można powtórzyć głosowanie? Tak, musisz... Wyjść? Będziesz musiał do menu wejść. A jak się wchodzi do menu? Pod escape'em jest. Ale czekaj. No, i wejdź escape. O kurde, to są procenty już.
No i wchodzę do bunka. I tak? Teraz weź tą strzałeczką, przejdź do, na prawo. No. I co? I zobacz, czy bunek ma. Nie, nie no, no, no ma, już, no ma 100%, no bo 4 osoby kliknij, były. Kliknij. Dobra, uruchamiam jeszcze raz. Na niego. Zobaczymy, jak nie, to zaraz coś wymyślimy. Moim zdaniem ten bot chyba bana dostał. Nie mógł bana dostać, bo on czyta tylko czat. To bez różnicy. No dobra, teraz liczy chyba. Dobra, jest. Powiem wam, że jest rekord. Na, najbardziej na nie. Dobra. Grubo powiem ci bunek, kurde. Frankenstein. Jacob, pirat. Co to będzie za pirat? Przecież to jest kartofel z Plants vs. Zombie jak nic. Lubię te przebrania, powiem wam. Te są najlepsze, kurde. Pirat. O Jezu. No, groźny. Groźny. I z blizną. Z czapką, z pasiakiem. Daję głosowanie, uruchamiam. Głosujcie, głosujcie. A i przerwę zaraz? Czy dojedziemy całość na jednym tym ciągu? Co, ząbek? A wiecie co, ja wejdę możesz i zobaczę próbować, jak wyniki się plasują i zaraz zobaczymy. Całość, też mi się wydaje, że całość. 75-25, nieźle, 75%. Moi drodzy, powrót do menu i tu już wam widzicie, już pierwszy, no pierwszy ten, pierwszy jest za nami. Pierwsze głosowanko, tu już drugie jest. Też za nami. No jeszcze kilka, powiem wam, widzę tu dobrych przebrań. A i na sam koniec są zwycięstwy i król Twitcha. Nie chcę z król Twitcha, to zobaczymy. Kamyk, moi drodzy, kamyk. Za kogo się przebrał kamyk? Za Indianina. Pokazuję. O. Dobra, ja wam się przyznam, że ja miałem strój Indianina z piórami od papug z zoo mama załatwiła. I ten strój to był zawsze, w nim chodziłem na bale, na każdy jeden, całe życie. Aż nie przestałem chodzić na bale przebierańców, to wiem, miałem tylko jedno przebranie, Indianina. Więc uruchamiam głosowanie. No. No widać, spodobał wam się. Też pewnie nie jeden z was był Indianinem na balu szkolnym. Kiedyś to się, wiecie, no nie wyszło się do sklepu, nie kupowało strój. Mama musiała uszyć strój Indianina. Więc jak już uszyła jeden, to już został na całe życie. Okej. Okay. Kolec. Jason. Moi drodzy. Pokazuję. Kolec Jason. O, no powiem wam, że kurde, jest solidne przebranie, zmieniło się tło, doszło narzędzie, doszła dynia, kolory, w ogóle wszystko się zmieniło, widać, że jest Halloween, widać napracowanie tutaj, poddaję to pod wasze głosowanie. No powiem wam, że mało kto takie napracowanie zrobił, tam ktoś jakąś farbą się posmarował, ktoś sobie nałożył pióropusz. Ale żeby w ogóle zrobić zdjęcie na dworze i z nietoperzy, jak on te nietoperze złapał, że akurat leciały? No powiem wam, że to jest bardzo, bardzo widać napracowanie i wydaje mi się, że nie, Zez jest ten sam. Zez się nie zmienił. Ale powiem tak, koleś lepiej chodzi w masce. Bo wyglądasz lepiej w masce. O! Krasnooki. Zaklinacz węży. Tu Krasnooki to chyba swoje zdjęcie wrzucił. Z prywatnej kolekcji ja przed komputerem.
A może włamał się komuś do kamerki internetowej i przechwycił to piękne ujęcie. Zobaczmy zaklinacza węży. Czemu ma kutasa na nosie? Nie kutasa. No co to kurde jest? Nos taki duży. Dobra. Zaklinacz węży. Głosowanie. W pasiaku siedzi. No to z więzienia jest w celi. Ale fez ma na głowie, jak fez to śmiesznie. Się znowu zaciął? Idź. Ja, że mam opóźnienie. Ale powiem wam tak. Prawda jest taka, że ten program nie jest open source. Nikt nie wie, jaki on ma kod i czy tam Ząbek teraz nie napompuje komuś głosów, nie? No, może tak być, wystarczy, że tam plus 10 klika i koniec, nie? Tak to jest program, kurde, tak jak polskie, zrobiliby polskie głosowanie przez internet, to też by tak było. Byście nigdy nie wiedzieli, jaka jest prawda. Dobra. No ładnie, Juri, ładnie. Ty też mogłeś wziąć udział z takim pomysłem. No. Czemu 700 osób ogląda, a głosuje 120? Bo żeby zagłosować, to trzeba coś na czacie napisać, a ludziom się nie chce. Będę sobie popatrzeć. Albo nie umiem pisać. Dobra, to teraz umówmy się tak, że teraz będzie rekord głosów. Czy na tak, czy nie. Kuba Fracek. Kosmiczny czarodziej. Kosmiczny czarodziej. Przewijam. No, jakby w kosmosie byli czarodzieje, to tak by właśnie wyglądali. Kosmiczni czarodzieje. Dobra, głosowanie robimy. To w tym głosowaniu to nawet ja zagłosuję. Będzie rekord głosów. Nie każdy chce, też wiecie tutaj. No tu już trzeba podjąć decyzję, czy tak, czy nie. Nie każdy jest zdolny do tego. No, powiem wam, głosów było bardzo dużo, bo prawie 150. Ale ciągle to nie jest 700. Kolejna osoba. Pikusiusius. Jasona również zrobił. Mamy dwóch Jasonów. Od Kolca. A tu mamy od Pikusiusius. No, grubo, ale co on ma na sobie? Sweter z wełny? No, powiem wam, Jason jest niezły. Zauważ jeszcze, że on sobie tam palca chyba obciął. No, mi się wydaje, że on go roz... A, końcówki nie ma, rzeczywiście. No. A gdzie ona jest w takim razie? Chyba zjadł. Jezu, jaka dbałość o szczegóły, no. Daję głosowanie. Możecie głosować. Ząbek, ty takie dobre rzeczy robisz, że proszę? Ja ci zaraz załatwię fuchy u tych, u Izaka i u innych będziesz robił im te odkrywanie, wiesz, to takie, co mają takie... Odkrywanie? No wiesz, tam mają, że super stream, 24 godziny, nagrody i tam odkrywają takie kafle. To by było niezłe. No, ale ty tam jeszcze, ty żeś ten patrzał tam? Co, nie patrzyłem, no nie, ja twojego programu jeszcze nie spoilerowałem sobie. No, Jason, powiem wam, fajnie tu poszedł. Nieźle. Kolejny kostium daje. Kłebo. Prawilny wąpierz to będzie. Dobra, zobaczmy, jak się Kłebo przebrał. Co on ma na głowie? Worek? Czapeczkę. Dobra, głosujcie, kurde. K
Kaptur, no wiem, że kaptur wampirski, no. Taki mroczny jest dość, bardzo mroczny. Nawet bym powiedział. Głosowanie dobiega powoli końca. 69 głosów na tak. Czy to jakiś znak? Nam Kłębo się zainteresuj dzisiaj wieczorem, może na miasto. Może by co było, jako wampir, kurde, nie wiem skąd. Wąpierz. I kolejny kostium, to jest Davidus. Przebrał się za pająka. No, najpierw był takim Donatem, a później... pająkiem Donatem. Co wy na to? Ale mroczny jest bardzo. Tu dbało się o szczegóły, oczy się nawet świecą. Jakie usta w ogóle. Grubo. Ja się boję takiego Donata. Takie przebranie, to wam powiem, to jest straszne. Bo niby jest słodziutki. To jest właśnie najtrudniej, że jesteś taki słodziutki, a nagle się robisz taki mroczny, więc głosujemy. Od razu widać, że nie z tego świata, bo nóg trochę za dużo. Widzę, że Davidus źle mi podał nazwę, bo to jeszcze jest jakiś skorpion. A to jest skorpion? No, bo to powinien być jakiś później... pakompion? Nie chcę nic mówić, ale ma z jednej strony więcej nuka, z drugiej mniej, nie? Nie, ma tam, zobacz, za tym jednym kleszczem tyłu jest ta noga. Taki aha, jest! Dobra, okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Pająk, to był pająk. Marek swój piękny awatar przerobił na doktora Disrespecta. Doktora Disrespecta nie trzeba wam chyba przedstawiać, ale zobaczmy, jak prezentuje się on na Marku. No, powiem wam, że jest wszystko. Jest tło, są gadżety, jest ogień, wszystko jest po prostu. Doktor Disrespect. Przebranie Halloween, kurde, Halloween kostium, Doktor Disrespect. Dobra, głosujemy. Uruchamiam głosowanie. Nie ma Lambo, ale ma czerwone wrotki. Głosujcie, głosujcie, tak? Wykrzyknik tak lub wykrzyknik nie. Ale ma nawet tą kamizelkę czerwoną. Dobra. I kolejne zgłoszenie. Fandango. Ksiądz Dobrodziej to będzie. Nie wiem, czy się odważę to przesunąć. Ja bym się bał. Ja nie wiem. O kurde, Ksiądz Dobrodziej. Czemu ma w głowie jak jajo? Takie szorstkie. No powiedzmy. Ty, no nie, no w sumie się zgadza. Rzeczywiście ten kostium nachodzi. Ty, ale on naprawdę nachodzi na jego ciało, no. Ksiądz Dobrodziej, uruchamiam głosowanie. Co tam miska mówi, że co jest nie w porządku? Wszystko gra. Ząbek liczy głosy, jest wszystko git. Tak, ja tu na kartce spisuję szybko co i podmieniam pliki. Zapisujcie te liczby, bo jak wyjdziemy do menu, to będą inne. Ksiądz Dobrodziej. A straszny nawet. Dobra, i to już zbliżamy się do do ostatnich. Kurc przebrał się za Buraka. No to zobaczmy, mieliśmy Buraka Zoro, a teraz kurc. Przebranie za Buraka. No powiem wam, że jakbym kupił Buraka w sklepie wczoraj, to bym dzisiaj mógł być za Buraka przebrany, tylko jeszcze farbki bym potrzebował. No grubo, powiem wam, grubo. Głosowanko, głosu, głosu, głosu. Po tym głosowaniu już będzie brzmiał finał, czyli ostatnia. Po tym głosowaniu, tak jak Ząbek mówi... To jest ostatnie głosowanie, już będzie podium.
Ale co, już? A wyjdziemy jeszcze do menu sprawdzić, czy już? Tak, no możesz wejść i pokazać tam ogólnie, jak wyszło. Więc możesz po tym głosowaniu cofnąć się. Okej. Okay. Pokazać wyniki i przejść do ostatecznego króla Twitcha. Dobra, moi drodzy, to po tym głosowaniu na Buraka, znów jakieś 80%, wchodzę do menu i pokazuję. Zobaczmy to jeszcze raz. No, 45, 60, 29, 50, 68. No, na pierwszej stronie zdecydowanie wybił się Coulson ze swoim magiem. Nieźle to wygląda. Zdecydowanie. Nie, ja tak słabo wyszedłem. Mi też się ten kostium podoba bardzo. Za maga się przebrał, trochę Harry Potta. Taki mag. Nieźle, nieźle. Dorota jeszcze zaznaczyła, jak to widziała, że on ma czarną ruczkę tą od Voldemorta. No ja też właśnie zauważyłem, że to jest ta taka z kuleczkami. Dobra, i tu na tej stronie, moi drodzy, Waver. Waver zdecydowanie na drugiej stronie wygrywa. 88%. Jako przebrał się za milicjanta. Strach się bać, powiem wam. Takiego milicjanta spotkać. No, mieliśmy tu też jedyną kobietę w tej zabawie, czyli Szyszkę, która się przebrała za wiewiórkę. Fajnie. Czekajcie, muzykę puszczę. Za wiewiórkę. Ich to tu jeszcze dobrze wypadł. No i Krasnooki przebrał się za zaklinacza węży. No, nieźle. Dobra. I na trzeciej stronie zdecydowanie Dawidus i jego Donat Pająk. Skorpion właściwie, tak? Skorpion to też jest pająk, tak chciałem zauważyć. Więc wszystko się zgadza. Dobra. I teraz, co mam kliknąć? Zwycięzcy? Tak, zwycięzcy. Moi drodzy. Moi drodzy, to się dzieje teraz, to się dzieje na żywo. To jest Twitch, to jest wybór konkursu Halloween. Wybór widzów. Klikam. Moi drodzy, z miejscem numer 1 Coulson jako czarodziej. Na drugim miejscu Dawidus. Dawidus jako pająk. A na trzecim miejscu Waver jako milicjant. Okej, okay. I mamy dać wszystkie wyniki? Tak, to wtedy pokażesz to, co masz w menu, tylko to będzie ładna lista do scrollowania. No, nie wiem, czy taka ładna. No, Burak ją chciał wczoraj, więc robiłem ją tak na ostatni moment. No powiem wam, że pierwsze te to o punkt dosłownie, procentowy różnicy. Później no, no, ale jest też taki najgorszy Bunek z wynikiem 16. Zobaczmy, co Bunek stworzył takiego, że nikomu się nie spodobało. Nie był Bunek. A Bunek, no bo Bunek wydaje mi się, że z foto wziął z internetu przebranie i powiedział, że to niby on się przebrał. Widać, że jest różnica. Tak wygląda Bunek, a tu to jest jakieś podróba. Szyszka nie miała najwięcej głosów na tak, ale to nie chodzi o ilość, to chodzi o procent głosów. Tak, nie. No i jest król Twitcha, mam kliknąć? Tak. A co się stanie? Klikaj. Wybuchnie ci komputer. Ale mam to przesunąć? Czy nie? Co jak tam będzie? Odważny? Boję się. No próbuj. Dobra, moi drodzy, poddaję to pod głosowanie. Czekaj, ale tutaj będzie ten głosowanie wykrzyknik soul i wykrzyknik bąkol. Wykrzyknik soul, wykrzyknik bąkol. Małe soul i mały bąkol jeszcze dodam. Dobra, głosuj się szybko, szybko. Ale powiem ci, że bąkol, kurde, ale to nie jest przebranie. Jak nie jest przebranie? To było kilka lat temu zrobione, pewnie na jakimś wyjeździe. Nie wiem, takie dostałem. Z YouTube'a pewnie to było zdjęcie, kurde. Ta słynna impreza Jaroka w Krakowie.
Polka. Kto zostanie królem? Ale pisze. Widać podobieństwo. O kurwa. Korona się zrobiła. Chorwacja wiele lat temu na rynku. O Jezu, no. No nieźle, powiem wam. Kurde, powiem ci, Zamek, że nie wiedziałem, że ty kurde taki programista jesteś. A ty jest top 5, co to jest? A top 5 wyniki, Po prostu pierwszych 5 buburach. Różne tam rzeczy by się działy. Można by to było prościej zrobić, ale już. No, tak powiem wam, że ten, ale podoba mi się szata graficzna. Napisy i tło. Czcionka napisów. To. Co? Dobra, to teraz. Podobno Burak ma, że ma nagrody mamy, tak? I Burak ma przyjść tu i mamy, ma ktoś powiedzieć, jaką chce nagrodę, tak? Czy coś? Jak to miało nie być? Nie wiem, to już tam Burak niech się wypowie na czacie. Przyniosę. Burak, jak to miało być z nagrodą? No, od pierwszej osoby sobie wybiera jedną nagrodę. I a jakie, co jest na nagrody, powiedz? No, The Crew 2, American Truck Simulator i Ranga na Discordzie z Kolorkiem. O kurde. A ja się zgodziłem na rangę na Discordzie z Kolorkiem? Przecież to jest nasz Discord, co tu to masz do gadania? Kurde. Dobra, to pierwsza osoba kurde, oczywiście. Coulson z kanału. To wygrał, to Coulson. Coulson, czy ty jesteś na czacie? Był Coulson. Gdzieś go z kanału, gdzieś tam no bo... siedział. A gdzie jest kanał? Siedział z nami na kanale? No na dole jest, no. No, Coulson, co ty byś, powiedz, co ty byś chciał? Kurde, trudny wybór, muszę ci powiedzieć. Co chcesz od Mikołaja? Tyle, kurde, od Mikołaja. Kurde, no, gra mnie stary kusi, ale jednak Kolorek na Discordzie. No dobra, to ci Burak ustawił, bo ja nie wiem jak. Kurde, co chcesz, Kolorek? Kurde, nie wiem. Nie, jednak wezmę The Crew. O, mówiłem, najlepszy kurde nagroda ode mnie. No, no to weźcie mnie. To się po streamie się umówimy, ja Burakowi albo tobie bezpośrednio przekażę. Dobra, u ciebie, tak? U ciebie się umówimy, tak. Spoko. Dobra. No, moi drodzy, to Dawidus teraz, ale nie ma go z nami na Discordzie. To właśnie, gdzie jest Dawidus? Dawidusa chyba nie ma. No to jak nie ma, to, on, to musimy wybranie tej nagrody przełożyć, bo to później dla zostanie. Dla nie, bo to dla Wawera zostanie to, co zostanie, nie? Chyba, no że dlatego, że nie ma Dawidusa, to Wawer niech wybiera. No to... A Wawer jest? Ja bym tak zrobił. No Dawidusa nie ma chyba, a Wawer był. Wawer chyba był na czacie, widziałem. Wawer jesteś? Ja się czuję teraz jak ten słynny gangster Masa. On taki miał wywiad w takiej masce. Wawer, dobra, to wybierasz specjalny kolor na Discordzie. Wcale nie różowy. American Truck Simulator. Albo American Truck Simulator. Co wybierasz? Pokażę jeszcze raz zwycięskie przebranie. Wielka presja na tobie spoczywa. Wybierz mądrze. Powiem wam, że wydaje mi się, że... Jeszcze jest tydzień w fotelu też byłem niezłe. Kolcowe było niezłe. No i powiem wam, że Doktor Disrespect moim zdaniem też był niezły. No to też tak był dobrze. Jako jedyna baba brała udział. No i co Szyszka, ale nie ma żadnych specjalnych nagród dla kobiet. Kolorek chce. O. Kolorek, dobra. No to będzie American Truck Simulator. Dawidus. Dostanie Dawidus tylko dlatego, że się nie przyszedł na galę. No. A jak na galę, wiadomo, że jak się jest nominowanym, się zgłasza, to trzeba się pojawić. Tak? A nie sobie, kurde, robić wtedy, nie wiem co, święto. To jaki piękny kolorek już ma. A, bo on pojechał gdzieś za granicę dzisiaj. No i teraz nie to. Jaki kolorek? Gdzie teraz... to widać? Na Discordzie już. No ma. Gdzie pokaż? No, wpisał kolorek. A, że ma pomarańcz. A, laureat konkursu. Pokazuje na Discordzie, że na Discordzie jest. Wawer, pomarańczowy kolorek dyni. Kurde, już żałuję. Kto już żałuje? No ja, że wziąłem The Crew. A. Taki fajny kolorek. Kurde, ale ten kolorek jest pewnie tylko na 12 godzin. Czuję tak. Dzisiaj do północy, sorry. Dzisiaj do północy. No dobra, dobra, to przenoszę jeszcze Bodziaka tu wezmę, bo on jest też organizatorem. Te Coulson podziękujemy. Dzięki. Może Bodziak chce coś jako organizator konkursu powiedzieć. Wesołych świąt.
Ale czy na przykład będzie już jeszcze druga edycja splanowana kiedyś? Druga edycja? Jasne. A no to kurde, teraz już będą organizowane konkursy na wszystkie święta. Jakie jest, no to co, jakie jest będzie najbliższe? No właśnie... Na choinki ubranie! Oho! Ja ale wam podsunęłem pomysł, że musimy mieć choinkę i później każdy ją będzie ubierał po swojemu. Bez kitu. Ale w umysł wpadłem, kurde, będzie świąteczny na najlepsze przebranie choinki. 11 listopada piszą. Bez kitu. Najlepsza flaga. Najlepsza flaga patriotyczna, ja jestem za. I 12 będziemy świętować, bo jest wolne i można pić wtedy. Bez kitu. Ale gdzie chlanie, co? No. No, to by było. Masakra. Dobra, moi drodzy, dobra, kończymy tutaj. Czekaj, Jasiu, nie zamykaj sobie jeszcze komputer wyczyścić, bo ja w rejestrach to zapisuję. Weź kliknij escape. A mogę kliknąć wyjść z gry, czy co? Nie, kliknij escape. No. I teraz page down. Tylko dla ząbka, tak? Tak. Czyszczę, kasuje się. Kasujesz wyniki teraz. Reset danych, zamknij panel i ząbkowy. Reset danych. Dobra, wyjdź z gry. Tak, zamykam.